pan pokazany w tym miejscu jako prawdziwy człowiek. We wszystkich tych cechach, w których mówił mnie coś wioskami. I to Ewangelia nam pokazuje Pana Jezusa jako Syna Bożego. To w tym przypadku widzimy Jego zmęczonego u tej studni. Było to samo południe, gdy słońce stanęło w zenicie, gdy największa spiekota dnia opuszczała człowiekowi. On musiał być przez całą Samarię i zatrzymał się przez tej studni. Jeśli tutaj użyty jakieś słowo myślał, to poświadcza to, jak bezgranicznie oddany jest tym pozwolem Ojca. On nic nie uczynił z siebie. On nie powiedział nic z siebie. Wszystko, co mówił, było jedno z myślą Ojcu Boga. On tutaj stanął jako ta światłość, która rozświeca ciemność. Ciemność go nie ogarniała. Każdy z nas poznał Pana Jezusa, doznał tej światłości i w tym mroku pomieszania ludzkiego rozumu, mądrości, filozofii, religii może zobaczyć Pana Jezusa. Dziełem Satana zawsze było coś pomieszać. Zgotowana mężowi swojemu zgromadzenie Boże, które się nazywa inaczej w III wieku, czytamy przybyte Boga ludzi. Czyli egzystencja tych ludzi żyjących na nowej ziemi będzie w taki sposób, że Bóg będzie przebywał z nimi przybyte. A co to jest przybyte? Zgromadzenie. Przybyte to jest zgromadzenie. To są ci wszyscy święci czasu łaski, którzy są prowadzeni do nieba, z domu Ojca Bożego i przychodzą na nową ziemię. I w tej formie, w tym zgromadzeniu, on będzie mieszkał z tymi ludźmi, którzy są na nowej ziemi. Na pewno właśnie pytanie, a kiedy będzie mieszkał na nowej ziemi? Na nowej ziemi będą mieszkali wszyscy od Adama aż do czasu, gdy zgromadzenie się należy. I od czasu, gdy zgromadzenie zostało wzięte do nieba, narodzili się jeszcze ci, którzy przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela. Czyli to są ci święci na ziemi, co pod ołtarzem obeli. Oni będą na nowej ziemi. Ale widać z tego, że jest jakaś jakoby różnica błogosławień, bo jedni wychodzą z domu Ojca, czyli przybytek, a drudzy są w domu Ojca. Chociaż gdy wspomnimy sobie rozdział 19, to widzimy, że tych 24 starców jest na weseniu baranka. A teraz wszyscy święci jakoby są dwie grupy. Jedni na nowej ziemi, a drugie nieba wstępują. Ono święte miasto Jeruzalem, przybytek Boga, gdzie Bóg będzie mieszkał w tym na ziemi. Wiersz 4-8 tego rozdziału mówi o czymś, czego nie wiem. W tym wymiarze wiersz, czego nie wiem. Będzie to miejsce, gdzie nie będzie ból, złe,
boleści. To wszystko przemijam. Tam już tych rzeczy nie wiem. Ale Bóg osobiście otrzeł im tę łzy. Ja nie tym, którzy należą do zgromadzenia Boga, tylko tym właśnie, co tyle cierpieli, zanim weszli w te wieczne, pielesze tej nowej ziemi. To są wszyscy ci, którzy tyle cierpieli, zanim weszli do tysiącletniego królestwa i żyli w tym lepiej, gdzie? Gdzie było morze? Gdzie była śmierć? Gdzie był ból i cierpienie? Bo tysiącletnie królestwo jest jeszcze ta ziemia. I to wszystko obowiązuje tą ziemię. To są wszystkie te przeszkody, które nie pozwalają Bogu mieszkać z człowiekiem. Więc już nie będzie tam ani Żyda, ani Greka, nie będzie nic biorącego z Żyda, biorącego z Pogan, będzie Bóg i człowiek. I Bóg nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie z nich, to jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, aby się mówi, że wszystkie rzeczy poddane są, jedna jest. No oprócz tego, który mu sam król dał. On musi królować. Panowanie Pana Jezusa w tysiącletnim królestwie to nie będzie panowanie Boga Syna. To będzie panowanie Syna Człowieka. I on musi królować. On będzie królował 1000 lat. Dlatego mówię jeszcze to, bo po 1000 latach on jeszcze musi tą jedyną tego osobistego Zbawiciela zniszczyć całkowicie tych diabła, który zostanie rozwiązany. I wszystko zostanie zniszczone i poddane pod nogi komu? Bogu. Zauważyliście, że gdybyśmy czytali ten 21 rozdział, nie było mowy ani o waranku, ani o świętymi, ani o panu panującym, tylko jest Bóg powiedziany. I te same słowo Elohim użyte w pierwszej księdze Mojżeszowej w tej formie pełni boskości, Bóg Ojciec, Bóg Duch, Bóg Syn. Pan Jezus i święci, którzy są z nim, będą mieli udział w panowaniu tych zarażonych, dział tych dzieci. Ale później, gdy wchodzimy w wieczny stan, nie ma już tego królestwa, bo on jest odpowiedzialny, oddanie Ojca. Czyli rozpocznie się stan tej niezakłóconej społeczności przepływu myśli Bogu, Boga wśród wszystkich. Bo będzie Bóg wszystkim we wszystkim. Czyli Pan Jezus zawsze będzie widziany w wieczności jako człowiek, a w nim my, ci święci, i ziemi, i chyba zawsze będą widzieć Boga. Ale Pan Jezus to wszystko odda Panu. I on będzie znów zajmie te miejsce takie podobne, jakie miał na ziemi, gdy był tysiąc procent ze mną powiedział, ja i Ojciec nie mam. Gdy on to Żydom powiedział, to oni wewnętrznie dłużeni byli rali rok, kamienie wycali do ziemi. Co on się czynił Bogiem? Niestety to cielesze prowadza Bóg tych wszystkich, którzy chcą przyjąć ten dar Boga władzy. Nie ma mowy o jakimś tysiącletnim królestwie, nie ma mowy o jakimś cudzysłowie czegoś. To jest słowo, które w żaden ludzki sposób nie można wypowiedzieć.
słowa z tego 21 rozdziału są zwarte i krótkie i właściwie obejmują tak potężne i tak ogromne wiadomości, które nie da się wypowiedzieć. To nie do przyjęcia, że można powiedzieć, że zrozumieli, to tylko wiara może się podnieść, gdy tam są razem z tym widzącym wejrzeć te wieczne rzeczy, które są podarowane. Komu? Sobie, przyjacielu, który uwierzyłeś, masz życie wieczne i masz tą swobodę zaglądania w to miejsce, do którego przygotował Cię. Tylko czas. Tylko czas. Dany nam jeszcze, byśmy mogli coś doświadczyć, by nas mógł wypróbować, by mógł coś objawić i ewentualnie użyć, by Słowo Boże mogło być realizowane. Twoja jeśli się odwróci w serce człowieka, to nie usłuchasz, a dasz się odwiedzić i będziesz się kłaniał Bogu Ojcem i będziesz tym służył, to ja ci dziś to mówię, że pewnie pójdziesz. Oświadczam się dziś przeciwko Wam, niebem i ziemią, że żywo, śmierć położył się po co na tym, błogosławieństwo i przekleństwo, to powiesz żywo, abyś żył. Wiecie, ta niewiasta, gdy to wyszedzała, gdy Wam jedzie mi do serca i otworzył do serca i wyszedł z tym darem, to ona zostawiła ten krąg, tą codzienność, te stare życie pochodzone. I wiecie, co ona powiedziała? Zastanawiam tego, co im powiedział wszystko. Wiecie, kto to jest ten, który chce, żebyś nic nie wiedział? To jest właśnie czas. On trzyma człowieka w ciemności i niewoli, gdy tylko jego oczy nie podniosły się i nie zobaczyły zbawiciela. To, że ktoś tu wchodzi, czy gdzieś indziej, gdzie Słowo Boże głoszone, to jest cud łaski Bożej, że się wytnął spod kontroli tego zwodziciela i tego ciemiężyciela, że może go uszuć do końca dotrzeć Słowo łaski Bożej. I ona weszła do tego niewiasta, do tego miasta i stała się czynna w tym nowym życiu i temu miastu, które ją miało w niebie, z tego miasta wyrzucona, wzgardzona. Ona im coś mówi, wiecie, to oni słuchają. I oni się zdumieli tym słowem, co ona im powiedziała, a ona powiedziała, wiecie, kogo ja spotkałam? Czy to nie jest Chrystus? Czy to nie jest ten posłany Mesja? To prawda, tam jest również napisany w takiej wersji pytających, ale ona dokładnie wiedziała, że to był Mesjasz. Ona im powiedziała, chodź i oglądaj człowieka, który mi powiedział wszystko. Cokolwiek uczyniła, ten mój jest swój. To jest zaproszenie z tego miejsca, które jest wypowiadane dla człowieka, gdzie Pan Jezus mówi każdemu, przyjdźcie do tego miejsca, a nie będziecie nigdy pragnąć. Mówicie, że w tym rozdziale, w 21 objawienie jest napisane, że oni otrzymają coś, czego nie będą nigdy pragnąć. A ja Wam chcę powiedzieć z tego miejsca, że serce ludzkie jest tak ogromne, że nic nie może nasycić je i zadowolić na tym życiu. Nic. Tak ogromne jest, że to wszystko, co wiemy, no to jest za mało, że tylko Bóg może twoje serce nasycić, żebyś nie pragnął jedyny, który to może dać ten dar. To jest ten, który w tych słowach, jeśli zauważył, pragnął dotknąć twojego serca. To jest ten, który cię zaprasza, że musiał stanąć przed Bogiem jako Chrystus. To jest ten, który chce wprowadzić ten wymiar niepojętych rzeczy w wiecznej egzystencji Boga. To jest ten, dla którego przez całe życie czułeś. To jest ten, którego żeśmy znieważali. A teraz na
nasz, mój, a może i twój, Zbawiciel, Panie. Który teraz się chce przytulić, chce Cię dotknąć, chce Cię obmywać, odświeżać, pouczać. Abyś miał siłę przeciwstawić się temu nieprzyjacielowi, który wszystko zaczął. Który Cię chce postawić przed królem strachu. Panie, już spotkał się z tym zwodzicielem w ogrodzie Getsemane, kiedy wychodzi z nim do niego naprzeciw, z takim środkiem, przed którym każdy człowiek wyszał. I wiecie, że ta śmierć może być wasza. Bo ta śmierć już ci nic nie może zabrać. Ta śmierć może tylko przetrwać to, co jest śmiertelne. 15 rozdział listu do Koryntian. Nie, ciało śmiertelne. Przetrwać to w żadnym. Nic więcej, bo dusza i duch przebywają tam, gdzie Pan Jezus powiedział tym notom, dziś będziesz ze mną w raju. To jest miejsce egzystencji, to nie jest miejsce zażywania jeszcze, bo tam coś brakuje, tam jeszcze brakuje odkupionego ciała, list do Rzymian, rozdział 19, który tam jest. Odkupienie ciała nastąpi i to będzie to ciało, które pasuje do tej wiecznej egzystencji, to ciało, które miał Pan Jezus, gdy stanął wśród uczniów i powiedział to opiniowało. Śmierć jest jasna. Śmierć się nie musi. Ona straszy tych, których ma moc. Ale moc śmierci ulała Pani. I Boże święci od Ciebie. Ona jest nam sługa. Przytrzymać się do czasu grobu tej ziemi. Aż je Pan przemieni w nieskazitelne. Wtedy będziemy przyobleczeni i wejdziemy w tą świętą, wieczną rzeczywistość. Już można nie będzie. Skoro można nie będzie, to też nie będzie. Skoro nie będzie też chwalał, to może nie będzie się lepiej. Ale to się właśnie stanie. Bo tam nie chodzi ciało. Panie Jezus powiedział, że ciało i krew, które stało tego nie odrzucić. A ciało potrzebuje pożywienia i potrzebuje tlenu, które to musi rozjeść. A nie wiem, kto nas to teraz przygodnie robi. Harmonia tej harfy nastrojona. Głosy wyczulone. Wszystko będzie skłaniało się ku uwielbieniu Boga. Być na to, ale ten Mojżesz mówi na koniec swojego pobytu tu na ziemi, ja wam przełożę, co podstawiłem życie i śmierć. Otóż wyważ to sobie. Co masz do ziemi? Czy musisz coś dać? Czy musisz jakąś ofiarę składać? Pan Jezus przychodzi do ciebie i cię prosi, żeby stanie miasta powiedziała. Proszę, a oglądaj. Ten, który mi powiedział.